jak to jest z rodzajem, jak to jest z przypadkami. Często mamy wątpliwości co do rodzaju męskoosobowego. Dziwne pytanie zadał mi jeden z korespondentów, jak w liczbie mnogiej będą brzmiały wyrazy emfatyczny, enigmatyczny w połączeniu z rzeczownikami takimi jak faryzeusze czy ludzie. Nie wiem, dlaczego akurat te przymiotniki. Nie wiem, takie dziwne trochę, które do ludzi mniej pasują. Enigmatyczny człowiek czasem bywa, ale raczej wypowiedź jest enigmatyczna. Podobnie z emfatyczną. To raczej nie tyle chodzi tutaj o gramatykę, ile o sens. Człowiek emfatyczny to jest człowiek, który wypowiada się z emfazą. Ale dlaczego akurat o faryzeuszach? Bo żeby to powiedzieć, to trudno mi dociec. No ale jeżeli już pytanie jest, to odpowiadam. Czy emfatyczne faryzeusze? No nie. Gdyby były te faryzeusze, tak jak skarabeusze, to moglibyśmy powiedzieć, że emfatyczne były te skarabeusze, te żuki. Ale przecież nie ludzie emfatyczni faryzeusze oczywiście, podobnie jak ludzie enigmatyczni, po prostu ci. A jak ci, to męskoosobowy, a jak męskoosobowy, to emfatyczni, enigmatyczni i wszystko już jest wiadome. Ale drugie pytanie jest trochę trudniejsze. Pani Elżbieta pisze, że koleżanka utworzyła wielki napis powitalny, witamy przedszkolaków. Czy powinno może być witamy przedszkolaki? No właśnie, gdyby to byli tylko chłopcy, to na pewno przedszkolaków, to wiadomo. Ale jak i chłopcy i dziewczynki? Słowniki zalecają, witamy przedszkolaki wtedy, bo to są te przedszkolaki, nie ci przedszkolakowie. Ale znowu z drugiej strony przecież uczniów na pewno witamy, bo są ci uczniowie i być może tacy no, uczniowie przedszkolu chcieliby także być trochę uszanowani. Kto wie, czy z czasem nie będzie mówili ci przedszkolacy części, to już się pojawia. I wtedy oczywiście tych przedszkolaków byłoby formą dobrą. Mnie to nie razi, już mnie nie razi. Choć słowniki mi zalecały, witamy przedszkolaki. A proszę sobie siebie wyobrazić jako przedszkolaka, jak byśmy się czuli, jakby nam powiedzieli, witamy przedszkolaki. Ja jestem przedszkolakiem albo i chciałbym być traktowany jak człowiek, ci przedszkolacy. Tak pewnie kiedyś będzie. Myślę, że jesteśmy teraz na takim troszkę rozdrożu. I kolejne pytanie, to także związane z tym rodzajem. To dziecko było niegrzeczne, muszę go pouczyć. No, czy jest to poprawne? Nie, niepoprawne. To dziecko było niegrzeczne, muszę je pouczyć, bo biernik w rodzaju nijakim to jest je. Okno muszę je otworzyć. Nikt nie powie okno, muszę go otworzyć, prawda? Tyle tylko, że przy tym dziecku wyobrażamy sobie chłopca. A jak przy niegrzecznym dziecku, to już bardzo sobie chłopca wyobrażamy. I wtedy muszę go, tego Tomka czy Józka, pouczyć. I wtedy wkrada nam się to go, które jest charakterystyczne dla męskoosobowych w tym przypadku, ale także dla męskozwierzęcych. Tak. I no cóż, męskie tutaj trochę dominuje. Kolejne pytanie związane z zaimkami. Czy kocham cię, czy kocham ciebie? W dialogu nie przeszkadza, ale kiedy słyszę w programach telewizyjnych czy serialach, pisze pani Monika, coś mi nie pasuje, kocham ciebie. No, rzeczywiście w tej drugiej pozycji po kocham, częściej mamy kocham cię, dlatego że na kocham zwykle akcent stoi, a ciebie pojawia się wtedy jako wariant ciebie, tak jak no było kiedyś mnie, a teraz już nie mamy, no, cię i ciebie ciągle oponuje i wtedy mówimy cię, kiedy nie jest to pod akcentem, a ciebie pod akcentem, kocham ciebie, a nie Annę na przykład. Wtedy byśmy powiedzieli ciebie, a kocham cię, jeżeli na kocham
akcentujemy. No tak to już jest, że czasami wydaje nam się, że forma wyrazistsza, a właściwie dłuższa, będzie silniej może emocje wyrażała. Nie jest tak. Kocham cię jest tutaj formą bardziej zalecaną. I jeszcze jedno pytanie tutaj, mianowicie podaj mi tego ołówka, czy podaj mi ołówek. Pisze SMS-a, czy pisze SMS. No właśnie, tu wkrada się też ten rodzaj męskoosobowy i wydaje mi się, że podaj mi tego ołówka, czy pożycz mi tego ołówka, jak pożycz mi tego psa. Prawda? Niektórzy mówią, że to raczej jest jednak dalej nie ożywione, tylko trochę pożyczasz mi. To jest taki cząstkowy, tak jak daj mi wody. Daj mi wody. Dlaczego nie wodę? A dlatego, że tylko trochę wody. Pożycz mi ołówka. Dlaczego nie ołówek? No dlatego, że tylko na chwilę. I takie wytłumaczenie także moglibyśmy mieć. Wszyscy dzisiaj już mówią, SMS-a wysłałem, zamiast wysłałem SMS, wysłałem maila, zamiast mail. Choć powinniśmy mówić, wysłałem SMS, wysłałem mail. I powinniśmy je wysyłać. Pozdrawiam serdecznie.